Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat. W to słoneczne, można powiedzieć, przedpołudnie. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś będziemy mówili na jeziorze Mlewiec. Jest to jezioro niedaleko Torunia położone. Jest to jezioro dość płytkie, maksymalna głębokość około 7 metrów, ale tutaj, gdzie teraz jesteśmy, gdzie jest ten lód bezpieczny, bo odwierciłem pierwsze otwory, jest tak maksymalnie do 3,5, może około 4 metrów głębokości, nie głębiej, także nie jest to głęboka woda, nie jest to też płytka woda, prawda? Będziemy starali się robić odwierty blisko Trzcin, ponieważ trochę znam to jezioro, no i będziemy biegali za okoniem. Jeżeli chodzi o łowienie okoni, to trochę powiem na przykład o zanęcie, prawda? Jeżeli ktoś powie, że nie ma zanęty na okonia, to jest... To się po prostu myli. Bierzemy zwykłą ziemię bełchatowską, na przykład taką, jak ja teraz tutaj mam przygotowaną. Dodajemy do tego jokersa bądź grubą ochotkę i taką ziemią możemy nęcić, podając kulę z góry. Możemy też nęcić na przykład samym robakiem, jokersem bądź grubą ochotką, w zależności tego, na jakie ryby się nastawiamy, na jakiej wielkości tych ryb. Jeżeli na grube okonie, to oczywiście gruba ochotka, możemy ją na takich płytszych miejscach z góry posypać. I pamiętajcie o tym, że na tego typu zbiornikach, akurat ja będę łowił blisko brzegu, nie będzie zbyt głęboko, zasypujemy dziury. Niejednokrotnie łowiłem na płytkich zbiornikach, na zbiornikach blatowatych i właśnie nie miałem ryb. A na przykład koledzy, którzy byli ze mną, łowili te ryby. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nęcili szczypną ochotki z ręki i zasypywali dziury. To jest bardzo ważne, szczególnie na tego typu zbiornikach, gdzie jest naprawdę płytko. Co prawda to jest do 4 metrów, także spokojnie możemy sobie pozwolić na to, że nawet możemy, jeżeli by ciągnęło, to z podajnika podać robaki w pół wody, ale dla mnie to jest bez sensu, ja będę głównie podawał dzisiaj robaki z góry, no i będę też robił kulkę z ziemi z jokersem i zasypywał obowiązkowo kulę. Dlatego, że no, nie jeden raz już zostałem utwierdzony w tym, że jest to bardzo dobra metoda i to polecam wszystkim. To jest bardzo ważne. I teraz tak, stan robaka też jest bardzo istotny. Ja tutaj mam przygotowaną ochotkę haczykową, szybko ją przepuściłem jeszcze w domu, ponieważ no, już mam trochę te robaki, trochę czasu. Jeszcze mam schowaną ochotkę haczykową tutaj, w ciepłym miejscu, z tego względu, że jest delikatny przymrozek dzisiaj. A tutaj, proszę Państwa, zapomniałem o tej ochotce i proszę zobaczyć, zamarza mi. Ona musi się rozpuścić i taką ochotką możemy swobodnie sobie nęcić z góry. No, moja wina i dlatego też namawiam Was wszystkich, aby o robaki zawsze dbać, bo to jest no, najistotniejsza rzecz. I teraz tak, przygotowałem sobie tutaj dziurę, którą zaraz zanęcę. Co prawda już ją zanęciłem, ale pokażę Państwu, jakie sposoby nęcenia można tutaj zastosować. Przykładowo, kulka z ziemią i z jokersem. Wrzucamy maksymalnie dwie, zasypujemy i później wracamy. Zasypywanie jest bardzo dobre też wtedy, kiedy jest bardzo dużo wędkarzy na lodzie i niestety wędkarzy, którzy no, nie lubią wiercić samodzielnie, tylko na tak zwanego liska podchodzą do innych wędkarzy. Nie lubię tego, przestrzegam Was, wiercicie swoje dziury, a nie podbierajcie innym. No to jest takie niesympatyczne, niemiłe. Druga kwestia jest taka, możemy wziąć szczyptę grubej ochotki bądź jokersa po wywierceniu dziury. Wrzucamy delikatnie w otwór, niech ona nam minimalnie spadnie, prawda? I wtedy zasypujemy dziurę. Oczywiście musimy pamiętać o tym, gdzie ta dziura była. Wtedy ona jest praktycznie niewidoczna dla ludzi, którzy łowią gdzieś tam w oddali i będzie im ciężko ją znaleźć. A my będziemy wiedzieli, że gdzieś ona tutaj jest. Uczę Was takich metod, dlatego że tak często robią wędkarze właśnie na Mistrzostwach Polski bądź na Grand Prix Polski. Ja też łowiłem i wiem, jak to wygląda, dlatego chcę też Wam pokazać, jak łowią najlepsi. Druga kwestia jest taka, robaki, jeżeli jest przymrozek, pamiętajcie o pudełku, które będzie termoizolatorem tego mroziku. Tu mam taką, można powiedzieć, styropianowe pudełeczko, które będzie izolatorem od zimna. Oczywiście założę to na kolano. Tu mam grubą ochotkę, która będzie gdzieś blisko ciała, aby nam nie zamarzła. To jest też bardzo ważne, ale też jest w pudełku ze styropianem. Tu oczywiście mamy haczykową ochotkę, którą zaraz za chwilę włożę tutaj sobie do tego pudełeczka. Co jeszcze mam? Jeżeli nie wiemy, jaka jest głębokość, ja akurat wiem, jakie tu są głębokości, ale jeżeli nie wiemy, jaka jest głębokość, zwyczajny zanętnik, nawet możemy sobie założyć ołów jakiś ciężki na przykład, jeżeli nie chcemy nęcić i sprawdzać głębokości. Szybko pyk,
wrzucamy, zaznaczamy sobie co metr krętlik bądź jakiś supełek, mierzymy, aha, tu jest 3 metry, idziemy dalej, jest 4-5 metrów. To jest bardzo ważne. Okonie stoją na spadach, czasami też stoją na blatach, ale głównie stoją na delikatnych spadach, nawet minimalne spady takie w granicach 20, 40 czy 50 cm na takich jeziorach, uwierzcie mi, robią robotę. No i tu mam grubą ochotkę, którą będę nęcił, a jak mi się aż odmrozi, że tak powiem, będę nią sypał z góry, ale musi najpierw trochę ona odstać. No i oczywiście ziemia z jokersem, ja już dodałem tutaj jokersa, żeby za dużo też nie mówić o tym, tylko po prostu, żeby ona już tu była. Często jest tak, że ludzie miksują jokersa, szczególnie polskiego, i wlewają ten miks do ziemi, wymieszają razem, ona wtedy nabiera takiego zapachu, przyciąga to okonie, uwierzcie mi. To jest też dobre w łowieniu na zawodach i łowieniu jazgarzy, to też przyciąga jazgarzy, prawda? Jeżeli walczymy o każdą rybę, o każdy punkt. Ja Was staram się uczyć wędkarstwa wyczynowego, abyście Wy, idąc na ryby, samodzielnie łowili przepiękne ryby. Ale pamiętajcie o tym, że to tak naprawdę ryby nam dyktują warunki. I czy ja dzisiaj coś złowię? Nie wiem, jestem tu, uwierzcie mi, pierwszy raz. Zaraz odwiercę parę otworów, ale widzę, że są porobione otwory, także ktoś tutaj już łowił. Porobimy kilka otworów, sprawdzimy różne metody nęcenia i zobaczymy, co nam się sprawdziło. I mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku zameldują się jakieś okonie, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że jest słońce, że jest lód, że jest bezpieczny lód, że jesteśmy, że jesteście ze mną, bo chyba o to chodzi, żeby wędkarstwo Was łączyło i pokazywało, jak można aktywnie spędzać czas i mile spędzać czas. Oglądajcie program. Będzie się działo. No i wiercimy pierwszy otwór. Kładziemy wiertło na kolano, bądź je wiercimy obok, aby stało, żeby nikomu nie zrobiło krzywdy, o tym zawsze powtarzam. I pierwszy otwór, kulka z ziemią i z jokersem, jedna wystarczy. I wrzucamy, zasypujemy, żeby nie było widać. I idziemy dalej i tak robimy kilkanaście otworów. No i kolejne miejsce, niedaleko trzcin. I tutaj czyścimy delikatnie. Przy okazji sprawdzamy grubość lodu, jest bezpieczna. Trochę grubej ochotki. O, i zasypujemy. Aby promienie słońca się nie dostały. No i dla tych, co nie lubią wiercić. No i kolejne miejsce. Tutaj sprawdzimy w ogóle, jaka jest głębokość. Na kolano za nęcarkę, a też możemy jeszcze, proszę Państwa, zrobić taki manewr. Zaraz Wam pokażę. Podać luźną ziemię z luźnym robakiem. W ten sposób.
Przy okazji sprawdzamy głębokość i przy okazji nęcimy. No nie jest za głęboko, ale też nie jest za płytko. Tak na ten zbiornik idealnie. No i mamy zanęcone. Możemy jeszcze delikatnie z góry podać. Zasypujemy. I teraz tak, bardzo ważne. Czasami nęcimy z góry robaka, zasypujemy. Czasami nęcimy z podajnika, jeżeli jest głęboko. Albo czasami nęcimy po prostu kulę z ziemią do dziury, też zasypujemy. Jeżeli są to głębokie wody, nie musicie zasypywać. Ale jeżeli są to płytkie wody, uwierzcie mi, zasypujcie otwory. To jest bardzo ważne. I myślę, że ten mały szczegół może spowodować, że przyjedziecie z sukcesem, że połowicie ryb po prostu, prawda? Ja niejednokrotnie się przekonałem, że słuchanie lepszych wędkarzy i uczenie się od nich mi się bardziej opłaca niż udawanie, że się wszystko wie, bo tak nie jest. To są, ludzie po prostu łowią paręnaście lat czy kilkanaście lat i są dobrzy w tym, co robią. Dlatego musimy pamiętać o tym, żeby uczyć się od najlepszych. I pamiętajcie, bądźcie otwarci, pomagajcie drugiemu wędkarzowi. Jeżeli czegoś nie wie, pokażcie mu. Niech łowi, ryby są dla wszystkich, nie tylko dla Ciebie. Są też dla mnie i dla innych. Pamiętajcie o tym. Teraz przechodzę już do objaśniania, jak prowadzę zestaw, łowiąc okonie, przynajmniej starając się je złowić. Bo jak na razie widzicie na filmie trochę drobnego białorybu, bardzo małe okonki albo takie maksymalnie do 15 cm. To są bardzo małe ryby, ale spotkałem dwóch wędkarzy, którzy przyjechali łowić na blaszkę. Przyjechali i odjechali dosłownie. Na jeziorze pustynia, można powiedzieć. Także to też świadczy o tym, że no ta ryba może nie jest na braniu. Ale jak widzicie, na razie szaleństwa nie ma. Ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się czegoś nauczyć, czegoś nowego.
bo te odcinki właśnie są po to. A więc teraz może Wam pokażę mniej więcej, o co chodzi. O, już jest rybka jakaś nieduża. O, malutki okonek. No to co mówiłem, że no, takie nieduże okonki wchodzą nam w Jokersa. Ale wracając do prowadzenia zestawu, jeżeli mi te okonie, oczywiście okonki pozwolą na to, żeby Wam pokazać, ja często robię tak, że spuszczam na dno, pukam dwa razy, delikatnie podciągając i wprowadzając wibrację mormyszkę, razem oczywiście z ochotką. To jest, o zobaczcie, mniej więcej to wygląda w ten sposób. Zatrzymuję, o już jest branie, już bardzo mała ryba, nie ma to znaczenia. Ważne jest to, że skutecznie prowadzę zestaw, bo te ryby są. Uderzam o dno, raz, dwa, trzy, cztery nawet i prowadzę delikatnie, penetrując praktycznie całą powierzchnię wody, pod którą, na której można powiedzieć, że siedzę. O, puknę parę razy o dno i zobaczymy teraz. Delikatnie do góry podciągając. I nie przesa... O! Już było branie, widzicie? One są, tylko są bardzo małe. A te duże coś nie chcą brać. Ło! Co za agresor. I właśnie jeżeli one tak agresywnie biorą, to fajnie jak ma się taki troszeczkę dłuższy kiwok, one tak wtedy zdąży łyknąć tą przynętę i dopiero wcinamy, prawda? Dlatego często płotki odbijają się od zestawu, jeżeli łowimy szybkościowo, a mamy za krótką wędkę. O, już jest, widzicie? W tempo, ale spadł. Nieduży, malutki, ale są te okonki. Akurat tutaj je znalazłem, a wywierciłem, powiem Wam szczerze, myślę, że z 45, myślę, że no około 50 dziur na pewno. I dopiero tu zaczęło coś się dziać. Tylko to są takie wielkości ryby. Nieduże, ale są. Teraz trzeba znaleźć te większe. Czy nam się to uda? Nie wiem, no już jest, można powiedzieć, że dosyć późno. Mamy jeszcze jakąś godzinę łowienia. Ale postaramy się coś Państwu pokazać do kamery. Następny. Widzicie? Malutkie okoniki. Jeżeli są takie okoniki tutaj, dużego może nie być. One by się bały. Często jest tak, że robi się cisza w łowisku. Nic się nie dzieje i wtedy zaczyna się Eldorado. Jest pojedyncze strzały, ale grubych ryb. Zaraz przeniesiemy się w inne otwory, które są też zanęcone. Może tam już coś będzie czekało na naszą mormyszkę. Jazgasz, ale duży, tłusty. Jak są takie ryby, to trzeba tu donęcić i poczekać na duże okonie. O. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek programu Z wędką nad wodę w Polskę i świat.
taką rybą, najmniejsza w dzisiejszym odcinku. Nie chodziło o to, aby połowić jak największych ryb. Oczywiście, że to był mój cel, żeby chociaż udało nam się złowić takiego 30 cm okonia. Natomiast było dużo okonków, kilka okoni takich po 15, około 20 cm. Natomiast najważniejsze jest to, że byliśmy nad wodą, że pokazałem Państwu, jak można łowić okonie, ale wnioski wyciągnąłem takie, że tam, gdzie nęciłem z góry robakiem, zasypywałem dziury, tam te ryby były, co prawda pojedyncze, ale były, a tam, gdzie była ziemia z jokersem, niestety były drobne rybki, białoryb, ale to też cieszy, bo mogłem w jakiś sposób doświadczyć tej wody, nauczyć się tutaj łowić i trzeba po prostu znaleźć te ryby. One biorą, tylko po prostu trzeba znaleźć te okonie. No jest tu kawał wody, łowiłem przy takim spadzie, natomiast było dużo drobnych okonia, nie było tych największych okoni, o które nam chodziło. Ale jestem zadowolony, bo połowiłem tych okonków, także dzień uważam za zaliczony, miło spędzony, przede wszystkim pogoda, krajobrazy i minusowa temperatura, na którą tak czekaliśmy. Myślę, że ten akcent zimowy niech pozostanie w Waszych sercach i wybierzcie się po prostu na lód. Bo wędkarstwo to nie siedzenie przed telewizorem, ale to przede wszystkim aktywne spędzanie czasu, szczególnie na lodzie. Oglądajcie każdy odcinek, wszystkie odcinki są dostępne i przede wszystkim piszcie, co byście chcieli zobaczyć w następnych odcinkach programu, bo ten program jest dla Was, abyście Wy się uczyli razem ze mną, bo cały czas się uczę, tak samo jak Wy. Także oglądajcie program. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Piąteczka.